Ciężko, to była inna sytuacja, ale na dzisiaj wyliczona produkcja w tonach dwutlenku węgla przez polski przemysł jest w 100% utylizowana i zamieniana na tlen w polskich lasach. I myśmy jako państwo z tego handicapu, który jest, zrezygnowali. Powiedzieli, to jest nieważne, my to zrekompensujemy ochroną środowiska, czyli nakładami wozy, tak? A nakłady wozy to nie jest nic innego, jak tylko podnoszenie kosztów. Czyli stwarzanie tego, że nasza gospodarka jest niekonkurencyjna. To jest pierwsza rzecz. A to jest, jakby to powiedział, 2 razy 2, tak? 4, koniec, tak jest. Myśmy, mając takiego asa, zrobiliśmy z tego blotkę, tak? Nie my tutaj, ale ci, którzy się spotykali. I druga rzecz, też być może niektórzy z was wiedzą, jest w Belgii fundacja Kesze. Nazwisko Kesze. Kesze. To jest Hindus, który żył w Iranie. Z Iranu, tak? I sytuacja wygląda w ten sposób, że ta fundacja Kesze ma patronat państwa belgijskiego. Ten człowiek opatentował kilka patentów zrobił, między innymi 15 października, przez kilka lat były różne informacje na ten temat. Więc 15 października we Włoszech odbyło się spotkanie na zaproszenie rządu włoskiego i my jako Polska nie byliśmy reprezentowani w żaden sposób i przyjechało bardzo dużo z krajów afrykańskich. Był ambasador polski. Był, tak? Ale nic. No w każdym razie jaki ciąg dalszy nie wiemy, tak? Natomiast oni tam zaprezentowali to urządzenie, tak? To jest pudełko tej wielkości, prostopadłościa, który w sobie wykorzystuje energię, która występuje u nas w centrum Ziemi, czyli z której się, której produkowana, znaczy wytwarzana jest energia grawitacyjna. I na skutek tej energii odnawialnej produkuje się prąd. I to pudełko produkuje 10 kW prądu elektrycznego odnawialnego, czyli raz puszczony pracuje stale, tak? I to urządzenie kosztuje 400-500 euro. To urządzenie produkujące 10 kW. Podobne urządzenie jest do każdego samochodu, oszczędza 70% paliwa spalanego. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja nie widziałem, nie wyczytałem, że był ambasador polski. Natomiast tak jak Belgia uznała fundację Kesze za najważniejszą rzecz XXI wieku, tak samo to zrobiły Włochy 15 października i większość państw afrykańskich. W związku z tym, że tam z państw afrykańskich Nigeria była najbardziej taka oddana, to oni w ciągu roku zakładają, że przez ich urządzenia wyprodukują 100% energii, którą Nigeria potrzebuje. Tam nie ma monopolu, tak jak u nas w Polsce, monopol paliwowo-energetyczny jakiś tam jeszcze, tak? Gdzie w tej chwili państwo polskie korzysta i 100% dochodów, czy większość dochodów ma z tych spółek. Tam po prostu nie ma tego, w związku z tym to przeszło, tak? Ale o co chodzi? Ja bym chciał, żebyśmy my jako Sejm wystąpili do fundacji Kesze, czyli do rządu belgijskiego, że chcielibyśmy wejść zamiast rządu polskiego i promować te urządzenia fundacji Kesze w Polsce. Trudno mi powiedzieć, czy to jest możliwe, tak? Bo oni chcą rozmawiać tylko z rządami. Z rządami dlatego chcą rozmawiać, bo oczekują dopłat do tych urządzeń, tak? Jeśli to urządzenie będzie miało 50% dotacji, czyli z 2000 zrobi się 1000 zł, tak? I być może, a to jest potrzebne, załóżmy 80% Polaków, tak? Którzy mają domki jednorodzinne, mieszkania i którzy, załóżmy, wiele rzeczy nie stać, a w ten sposób mogliby być producentami energii, tak? Tak jak się mówi, prosument, czyli ten, który produkuje. Podobno ta ustawa jest tak spieprzona, że tych producentów nie będzie, no ale nieważne. Chodzi o to, że
że mając legitymację Sejmu Walnego, moglibyśmy wystąpić z propozycją, żeby wejść zamiast rządu polskiego w tą strukturę, tak? Bo oczywiście trudno powiedzieć, czy oni to przyjmą, bo mówię, oni chcą tylko rozmawiać z rządami, tak? Bo to jest za duży, za wysoki poziom, żeby oni rozmawiali, załóżmy, z innymi, tak? Oni chcą mieć 100% sukcesu. Jeśli polski rząd by w to wszedł, no to wtedy z automatu oni to promują i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro rząd polski tego nie zrobił... Wziął, a nic nie powiedział. No właśnie. Ale z drugiej strony mamy świadomość, tak, że kopalnie są w rękach państwa, zakłady energetyczne są w rękach państwa i tak dalej. Wszystko jest w rękach państwa. W związku z tym to państwo szybko takiego ruchu nie zrobi, żeby dać obywatelom darmową energię, tak? Bo to jest darmowa, bo ona się spłaci w ciągu roku czasu, to urządzenie, i później człowiek do końca życia ma z tego tytułu zyski, tak? Biedny człowiek, który dzisiaj zarabia 1200 zł, tak? Może mieć 100 zł dodatkowo miesięcznie za to. Także ja proponuję, żeby rozszerzyć tą sprawę, jeśli chodzi o ziemia, energia, do właśnie do takiego wystąpienia. Proszę bardzo. Pan mnie porwał na kuluary, oddaję głos. Dziękuję za tak. Ziemia Polska. Ja chciałbym tutaj się, czyli to jest tak, tu mówiliśmy o energii, jakby zamknęliśmy poprzedni temat tego wystąpienia do pana prezydenta i kwestii środków. Dlaczego wracam do tego i dlaczego to jest bardzo ważne? Chcę powiedzieć, że w przerwie dostałem takie hasło. Przyszedł jeden pan i mówi tak. Mówi, dlaczego tutaj jest kwestia drugiej RP i tak dalej. No i ja po prostu powiedziałem, że spytałem się o kwestię, gdzie się podziało 70 ton złota, jeżeli pan Kaczorowski był tym oficjalnym prezydentem, więc przynajmniej się powinien policzyć, nie? Rozliczyć z tego, jeżeli był prezydentem właściwym. Dostałem odpowiedź, że to złoto zostało skonfiskowane. Nieistotna sprawa w tej chwili. O co mi chodzi? To jest przykład. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o... Wiemy, o co chodzi. I teraz w związku z tym, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Idzie delegacja do prezydenta i po prostu ma swoje zdanie, my istniejemy i teraz prezydent ma dylemat. Olać